Witam was wszystkich serdecznie. Jest ze mną dzisiaj prezes gigantów, Kuba Głogowski. Witam wszystkich. Kuba, jak emocje? Jak przygotowanie przebiegało? Chłopaki już widzę w szatni gorące, głośne okrzyki, bojowo nastawieni. Zdecydowanie bardzo bojowo nastawieni. No, walczyli o to cały rok, dzisiaj się spełnia marzenie. Mot jeszcze zadbał o to, żeby po prostu wszyscy byli tak napompowani, jak być powinni przed tym meczem. Także naprawdę, no widać ten ogień z oczu od samego rana dzisiaj w hotelu. Puar przyjedzie do Wrocławia? No nie ma innej opcji, no musi wrócić do Wrocławia i musi tam zostać, także zrobimy wszystko, żeby został. Okej, okay, no to... A jak myślisz, jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie? Bo wszyscy spodziewają się z góry biegowej, powiedzmy, i z dwóch stron, tak? Ja zapowiedziałem, że dzisiejsze spotkanie wygra linia ofensywna i rozstrzygnie się na line of scrimmage. Ja uważam, że tak naprawdę są dwie możliwości. Albo będzie faktycznie tak, albo któraś drużyn zaskoczy i tak naprawdę bardzo szybko wyjdzie na prowadzenie i albo ten mecz będzie bardzo wyrównany, albo jedna z drużyn osiągnie bardzo wysoką przewagę. Tak? No, obstawiam, że tak naprawdę no, Murawa jest bardzo dobrze przygotowana w tym roku, więc nie będzie to ograniczało ani Marka Wilmora, ani Clarence'a, ani Andersona, ani naszych pozostałych skrzydłowych, więc liczymy na zbilansowaną grę. No i tak naprawdę myślę, że będzie bardzo widowiskowe spotkanie. Okay. To tego sobie wszyscy życzymy. Dobra. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że puar przyjedzie do Wrocławia. Tak jest, życzę powodzenia. Bardzo. Dzięki. Hej. Kuba, jesteśmy po spotkaniu. Gratuluję zwycięstwa. Wow, no chyba kibicom się podobało. Wszyscy obawiali się troszeczkę, że jednak będzie ta gra biegowa. Nie będzie tak atrakcyjne to spotkanie, ale powiem ci, z trybun wyglądało to naprawdę dobrze, a w telewizji szczególnie. No, pierwsza połowa faktycznie była taka dość nerwowa z obu stron. Strasznie dużo odkopnięć piłki, strasznie dużo gry biegowej. W drugiej połowie to się już wyrównało. Z jednej, z drugiej strony byli aktywni bardzo receiverzy, także myślę, że naprawdę bardzo efektowne spotkanie. Strasznie dużo efektownych akcji w ataku, no i też trzeba powiedzieć, bardzo dużo efektownych akcji w obronie. To trzeba przyznać, że chłopaki naprawdę po obu stronach piłki robili robotę. No, u nas oczywiście, no, jak pokazuje wynik, tak, no, u nas tych akcji dobrych było więcej i wygraliśmy tak, ten mecz. No, wiesz co, no nie udało się im zatrzymać Jamala, tak, powiedzmy. W tym jednym z pierwszym spotkaniu gdzieś tam zdobył 30 parę yardów, teraz dzisiaj 175 yardów, tak. To znaczy, no i to był ofensywa Eaglesów, no naprawdę nie zagrała dzisiaj najlepszego spotkania. Albo defensywa Gigantów zagrała tak dobrze, tak, byliście na pewno świetnie ustawieni. Graliście w boksie, oni atakowali przez środek. No, przede wszystkim naszą obronę trzeba pochwalić za to, że dzisiaj mieliśmy chyba, nie wiem, 10 albo więcej saków, tak? To się w ogóle w meczach nie zdarza, tak? Tym bardziej w meczach na tym poziomie, tak? Także faktycznie, no, tutaj też rewelacyjna praca Mota i reszty sztabu trenerskiego, którzy po prostu rozpracowali na części pierwszą ofensywę Eagles po to, żeby umożliwić naszym zawodnikom przebijanie się i zaskakiwanie tymi blicami i sakami, no i jak widać przyniosło to skutki, tak? No nie było tak naprawdę pomysłu. Clarence był aktywny troszeczkę w drugiej połowie, ale cały mecz poza returnami, no, których jest naprawdę rewelacyjny, nie było go widać. No dzisiaj właśnie wcześniej mówiłem, że to spotkanie wygra linia ofensywna, a mam wrażenie, że Eaglesi dzisiaj praktycznie nie mieli, bo te 10 saków, to nie wiem, czy tam było 7, 8, 9 czy 10, naprawdę robi wrażenie i no, gratuluję, nie zabieram ci czasu, świętuj. Dzięki. Dzięki.